Dobrze, widzowie, możecie napisać teraz pozdro YouTube, dlatego że zaczynamy nagrywanie. Mamy godzinę 16:04 i zaczął się evencik Loch na kółkach, który będziemy dzisiaj ubijać na wszystkich postaciach. Dokładnie tak, wszystkie postacie dzisiaj go ubiją. Zobaczymy co i jak, zobaczymy czy coś się pozmieniało. Natomiast tak, jeżeli chodzi o event Loch na kółkach, to dużo osób przeżywa i tak dalej, a nie jest to, szczerze mówiąc, nic szczególnego. Jest to loch, który startuje zazwyczaj w piątki o godzinie 16:00. Jest do niedzieli do północy, czyli to taki weekendowy loszek. Mamy tutaj 10 przeciwników. 5 i 10 bodajże daje nam Nepika. Po poziomie 393 każdy przeciwnik daje nam 30 milionów expa. Czyli no, jak zrobimy cały loch, to tak jakbyśmy pokonali jeden jakiś taki mocniejszy loszek w zwykłych lochach, nazwijmy to. Także no kurczę, nic szczególnego, ale zawsze to jakiś tam darmowy exp, zawsze to coś tam dodatkowego. I dzisiaj sobie sprawdzimy. Oczywiście mówię, exp jest zależny od levela naszej postaci z tego lochu. Natomiast no mówię, po 393 levelu każdy przeciwnik daje 30 milionów expa. Przeciwnicy są zmienieni w tej edycji. Taki lepszy event expa, dokładnie. Przeciwnicy w tej edycji są zmienieni, są jakieś inne grafiki i tak dalej, i tak dalej. Mają tutaj swoje odporności, mają obrażenia od jakichś żywiołów, mają oczywiście klasy. No i co, lecimy. Zaczynamy od Magusia, bo Maguś to jest nasza najsilniejsza postać. I cyk, jak widzicie, 30 milionów expa. Każda postać po poziomie 393 będzie miała właśnie za każdego przeciwnika 30 milionów expa. Także nie, może coś u ciebie się zbugowało. Dobra, no, także mówię. Cyk, lecimy dalej. Bardzo ładne w ogóle grafiki swoją drogą. No i tu raczej z tym lochem również nie powinniście mieć większych problemów. Można albo sobie zrobić go z buta, czyli właśnie tak jak ja teraz. Albo ewentualnie możecie sobie darmóweczkami klikać. Do niedzieli, do północy powinniście wszystko zrobić. Powinniście pokonać wszystkich przeciwników. Także jest to po prostu coś takiego jak zwykły loch. O kurde, tutaj w ogóle one shot. Mówię, za 5 i 10 dostajemy epika, jak widzicie. I tyle. I tak na dobrą sprawę tyle. Nie ma żadnych fajerwerek. Nagrywam to, no taki większy odcinek na temat tego, wszystkie postacie i tak dalej. Dlatego, że ostatnio, tutaj też one shot, jak był właśnie ten loszek na kółkach pierwszy raz w gierce, to ja byłem na wyjeździe i nie mogłem wam nic z tego nagrać. Co za tym idzie, no dzisiaj sobie to ogarniemy. No ale jak widzicie, taki Maguś, wszystko first try, tu w ogóle jaka ładna. Po co ten loch? No głównie dla expa, no i dla tam dwóch epiczków, nie? No ale bardzo łatwa sprawa i tyle. I tyle, tutaj nam gratulują. I po evencie. I można powiedzieć, że po evencie. Także tak to wygląda. Dobra, zobaczmy teraz na przykład na takim poziomie 378. Tutaj nam przeciwnicy powinni dawać mniej. Mamy oczywiście timer pod naszą postacią w lewym górnym rogu. Wy tego nie widzicie, bo ja mam ten overlay. Ale mamy tutaj timer, za ile się skończy. Mamy oczywiście timer na mapce miasta również. Za ile się skończy? 2 dni, prawie 8 godzin. Także no. Koniec eventu, koniec streama, dobranoc. Ta, bez hitu. Dobra, a zobaczmy tutaj, jak no, postać nie jest wcale taka mocna. Okej. Wybaczcie za reklamkę, akurat się teraz pojawiła, ale jakoś bardzo nie przeszkadza. No tutaj coś nam robią. Coś nam robią ci przeciwnicy faktycznie. Tu się zbliżamy do tego piku expa, więc jak sami widzicie, nie dają nam 30 milionów, tylko mniej. Ale już prawie, już prawie. Cyk. Ale ostatnio, Foduk, to było zbugowane. Ostatnio pewien przedział levelowy tego lochu na kółkach był faktycznie zbugowany i faktycznie... siemanko, The Devil. Faktycznie było go ciężko zrobić. Nie pamiętam już, który to był, ale no, tak było. Dobra, cyk. No oczywiście potworki z tego lochu na kółkach nie są liczone do klasera, nie? To jakby logiczne. No i co, jeżeli chodzi o jakieś taktyki na ten loch, to wydaje mi się, że jeżeli jesteście w trakcie stopowania lochów, to najlepiej jest go zrobić dopiero w niedzielę pod koniec dnia.
Bo jeżeli by się zdarzyło, aha, nie mam miejsca. Jeżeli by się zdarzyło, że na przykład wbijecie level tym lochem na kółkach, no to potem wszystko inne wam będzie dawało mniej expa. Więc to jest oczywiście najlepiej zrobić w niedzielę pod koniec dnia, w trakcie stopowania lochów właśnie. Jeżeli chodzi o jakiś nowy serwer czy EU15, to najlepiej przed tym lochem docisnąć jak najwyższy level, żeby potwory wam dały jak najwięcej expa. No jak już nie stopujecie lochów, tylko gracie pod golda, już jesteście po stopowaniu, no to robicie raczej od razu i jest fajnie, nie? Tak to moim zdaniem powinno wyglądać, jeżeli chodzi o jakieś tam taktyki, powiedzmy. To dlatego wbiłeś druida na 200 level? Dokładnie. Dlatego nagrałem dzisiaj odcinek z druida zamiast klikać na streamie, przepraszam. No i znowu pokonany. Zamiast klikać na streamie, żeby loch na kółkach mi dał więcej expa. Wiadomo, że nie da mi tyle co tutaj, na tym 250 levelu, ale no da mi na pewno więcej na 210 niż na jakimś, powiedzmy tam, 150 czy 160. Już nie pamiętam, który miałem przed klikaniem. Dobra, mówię, lecimy po kolei. Wszystkie postacie. Na wszystkich postaciach robimy. Pomimo, że na tych, na których stopuję lochy, powinienem to robić później. No to tam. W sensie w niedzielę. To nie ma co. Ja nie mogę pierwszego zrobić. Postać dobra, mam level 280. No ja jestem najbardziej ciekaw, jak na EU15 nam to pójdzie. Ale EU15 sobie zostawimy na sam koniec. Powiedzmy na deser. Mnie ten loch na bardzie zblokował, nie mogę przebić się przez piątego typa, a na EU15 wszystko od strzała poszło? Ciekawe. Czy z moim kodem jest jakiś rabat na zakupach? Z moim kodem ja dostaję 5% z tego, co ty zapłacisz za grzybki, jak wpisujesz kod twórcy Neutral, czyli mnie wspierasz. Możesz do mnie wysłać screena, jak używasz mojego kodu twórcy, na Instagramie, na mailu, na Discordzie. I co? I na stronie internetowej home.syfygame.net, czyli tam, gdzie możesz użyć mojego kodu twórcy, jest 20% taniej aniżeli na aplikacjach mobilnych i na telefonie. Przepraszam, na aplikacjach mobilnych i na komputerze, na Steamie, nie? Także tam jest, powiedzmy, z bomby taniej. I oczywiście teraz jest jesienna wyprzedaż, są specjalne jesienne pakiety, jest promocja 20%, więc polecam używać kodu Neutral, polecam mi wysyłać screeny. Dziękuję pięknie za wsparcie. Czemu zapytałeś, czy zrozumiał? Bo zamieszałem, tak? Nie zamieszałem, no. Nie, od razu mu powiedziałem, że nie ma rabatu, ja dostaję 5% z tego, co on zapłaci. W pierwszym zdaniu mu odpowiedziałem na pytanie. Dobra. Tu też mamy wszystko zrobione, lecimy dalej. Tam jak już skończysz, jest zamiast... Dobra, dobra, Karoleczek, nie pisz takich rzeczy, ja doskonale widzę, co tam jest. Sianko Bojanek, dziękuję i wzajemnie, wszystkiego dobrego, dobrego dzionka dla ciebie również. 10 sekund i po evencie, bez kitu. No póki co na każdym koncie wszystko od strzała nam padło. Jak ktoś ma itemy sprzed 50 leveli, to może być ciężej, ale jak ktoś się przebrał w darmowe epiki, chociażby z LD, to raczej za jednego grzyba wszystko max. Być może. O kurde, tutaj jakieś bloki. No tu już było close. Okej, to możemy sprzedać, bo nie mamy miejsca. Tu powiedzmy ofiara, od razu zrobimy sobie tak. Cyk, cyk, lecimy dalej. O nie, przepraszam. Obejrzymy tą walkę. Wszystko musimy obejrzeć. Przepraszam, że to skipnęłem. Dalej. No, nie no, jestem jakiś naprawdę, ja klikam za szybko. Ale to wszystko ze stresu, wiecie? To wszystko ze stresu. Że są takie dymy na tym evencie. Jakby wiecie, można się śmiać, można się nie śmiać. Event jest typowym takim zapychaczem, dodatkiem. Nie ma to wpływu totalnie na pozostałe eventy, nie ma to wpływu na jakieś tam elevatory, legendarne lochy i tak dalej. Więc no... Lepiej, spoko, że jest. Lepiej, że jest, niż że go by nie było, nie? No, rozumiecie, o co mi chodzi. Taka jest moja opinia. Dla mnie spoko, 225 milionów expa wpadło za darmo, szybciej postać sobie wbija levelek, dokładnie. O i cyk, i mamy skończone, lecimy dalej. I pyk, i robimy. Ja sobie oczywiście potem ekupo ogarniam. Pewnie, że tak, no.
ale ludzie i tak będą narzekać, no. Wiadomo, że nie wiem, jest legendarny loch, którego się robi na dobrą sprawę dzień w dzień przez tydzień, przez 10 dni chyba nawet. Elevator w zasadzie tak samo. A to jest taki właśnie delikatniejszy event. O, mogę powiedzieć, że jestem głodny? Głodny? Chyba jeszcze nie. Kiedy sta... O kurde, ej! Typowy zwiadowca. Typowy zwiadowca. Widzicie, jaka to jest postać dla P-Wordów? Oczywiście nikogo nie obrażam. Każdy gra tym, co lubi, prawda? Ale no, jak można tyle uników zrobić? To jest chore dla mnie. Prawdziwy mężczyzna się bije po prostu na pięści. Walczy. A nie... Unika, jak jakiś frajer. Pozdro. Game over, konto do kasacji. Lepiej, że cię zabija taki loch niż mobwawce, to prawda, ale mobwawce też się zdarzyło. Kiedy startuje jakiś serwer, bo wracam po przerwie i bym sobie zaczął na nowym serwie. Adaśko, serwer nowy wystartował dosłownie tydzień temu. Tydzień temu EU15. Serwery startują co półtorej miesiąca średnio, więc za jakieś 5 tygodni plus minus możliwe, że wystartuje nowy serwerek. Okej, okay, teraz wojownik. Let's go. Głodny? O, proszę bardzo. No niefortunny czas akurat, ale miejmy nadzieję, że Danio jakoś bardzo nie przeszkodzi. Mnie zakrywa, to akurat chyba plus, nie? No, także polecam się aktualnie zwiadowcy albo właśnie łowcę demonów. Ma Mantic w bani, czym zacząć Nekro czy Berek na EU20? Z tej dwójki ja bym zdecydowanie polecał ci Nekromantę. Nekromanta jest bardzo klasą taką fun to play, więc... polecam z całego serduszka. Ej, czekajcie, a w ogóle z tego jakiś gold leci? No tu akurat nam Epic poleciał. A leci, jakieś tam grosze lecą, okej. Jak nie ma Epika. Kurde, no już mogłoby lecieć chociaż 10 milionów, jak masz taki level 393+. Zawsze to jedna stata dodatkowo, nie? Ale no cóż. Ale no, kurczę, ale w ogóle zobaczcie, jak oni często tu unikają, blokują, o co chodzi? Cianko wilku, witam. Ty paliłeś kiedyś FI-e, bo teraz nie widzę, żebyś palił? Tak, kiedyś paliłem FI-e, paliłem też GLO, aktualnie nie palę nic. Aktualnie od, nie wiem od kiedy, od 2 tygodni jakoś, plus minus. Jestem czysty, mój organizm nie doznał uczucia nikotyny, że tak powiem. Więc od 2 tygodni nie palący. Dobra, done. Czyli tak, W50 mamy z głowy, EU10 mamy z głowy. Tu nam jeszcze zostają 4 serwery. Jezus Maria, troszkę się tych serwerów już porobiło, powiem wam szczerze. Okej, okay, Nekromanta. Zobaczmy, jak Nekro sobie poradzi. No i po co takie głupoty piszesz? Jezu, ale ty jesteś naprawdę... żałosny. I to jeszcze pójdzie na YouTube'a. I takie rzeczy będą na YouTubie ludzie czytać. I znowu dostanę komentarz, ale ty traktujesz tą swoją kobietę źle. O kurde, one shot. To bardzo pozytywna przemiana, też tak uważam. Nie no, powiem wam, brakuje mi nieraz wyjść sobie z pieskiem na spacer, zajarać. Nie wiem, po obiadku. Jeszcze jak jest ładna pogoda, to właśnie wyjść na świeże powietrze. Jakoś no tak człowiek się, że tak powiem, przyzwyczaił do niektórych rzeczy. Ale no, dla zdrowia akurat uważam, że no nie ma co. Lepiej się po prostu odzwyczaić, nawet już tak mówię bardziej przyszłościowo, nie? Żeby już te nawyki zmienić. Tak, w drugą stronę. To nam nie bije, bo nie może palić. To prawda. Od 2 tygodni damage na Shizu wzrósł. Od 2 tygodni zdrowiutki chłopak, no powiedzmy. Na świeże powietrze i zatruwać się gównem? Wiedziałem, że ktoś to napisze. Byłem pewien, że ktoś to napisze. Ale wiesz, tu chodzi...
Jest lato, cieplutko. Idziesz sobie do parku, siadasz sobie na aweczce, słoneczko świeci, odpalasz szluga. No coś pięknego. O, proszę bardzo, dedek. Ale nie ma co do tego wracać. Dobra. Okej, okay, tutaj też jedna przegrana, ale finalnie siadło. Lecimy dalej. Tak będzie, jak ja wrócę do palenia 100%? Że co? To będzie. Aha, ja tu level wbiłem, nie zauważyłem tego. Mogłem jeszcze arenę zrobić i ten. No my bad. Nie, nie będę tak robił. A co ma w ogóle, co masz ty do tego? Zacznijmy od tego. No to nie wracaj. Pozdro. Albo jointa przysmażyć? Nigdy nie paliłem ziółka i nie planuję. Ale jak palisz w Krakowie, to jesteś zdrowszy, bo przez filtr smog wciągasz? Naprawdę w tym Krakowie jest aż tak tragiczny stan powietrza? Tak, polisz Dabi, dokładnie. 10 potworów, koniec. I masz spokój, nic więcej nie musisz na tym evencie robić. I widzę, że masz ikonkę Primika, jak masz wolnego Primika, to możesz zostawić na moim kanale oczywiście. Nie obrażę się. Ja mieszkam obok Orlenu, to czy palę, czy nie, to w płucach jeden pies? A co ma do tego Orlen? Nie rozumiem. Oho! Problemy się zaczynają. Problemy Najmana tak zwane. Krytów brakuje. Dobra, S. A to był dopiero siódmy, o kurde. Obok rafinerii, aha, okej, okej. No to Urbanek, cieszę się, że ci było przyjemnie. W takim razie nie wiem, co mogę więcej dodać, nie znam się na tym. Ale cieszę się, że było okej. Czy będzie ekspienie na EU15 i przebieranie? Zaraz pomyślimy, jak skończę tutaj klikać ten loszek. Dobra, EU1. Let's go. Czy masz gdzieś pod ręką wykres run? Mam dziczek, mam. Proszę cię bardzo. Łap na czat. Linka. No zryja też, to prawda. Nie, no ja już nie planuję do tego wracać, tylko bardziej mnie martwi ta, co się tam udziela na czacie i najbardziej mądrzy. Bo wydaje mi się, że to ona prędzej nie wytrzyma, aniżeli ja. To jest zero silnej woli i mocnej psychy. Dajcie spokój. Tak, o tobie mowa. Ale w ogóle, a jeszcze w ogóle jak ktoś pali, nie wiem, w mieszkaniu albo w samochodzie nawet, przecież ten zapach tak osiada, tak wszystko potem śmierdzi. Jakiś, nie wiem, żółty osad zostaje na jakichś rzeczach z tego dymu tytoniowego. Dajcie spokój, obrzydlistwo. A to jest akurat dobry argument, Urbanek. Ale moja by wolała palenie od całowania się ze mną. Także tutaj to nie przejdzie. No oczywiście, że bez kofeiny, no jak? Siemanko od Damian, witam serdecznie. Dobra, AM1 jeszcze. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Ej, co jest? Czy ja w ogóle zmieniłem EQ? What? Mamy EQ normalny założony i taki jest blok? Nie no, co to ma być?
Ja na M1 nie mogę pokonać? A na E3 na... O dobra. No ja nie mogę nawet tego zacząć. O co chodzi? No i widzisz, Foduk. No faktycznie itemów nie mam najświeższych, to jest fakt, ale... Ale no to dziwne. Dziękuję, Blancior, dziękuję ci ślicznie. Możesz podesłać screena na Discordzie. Na tych levelach koło 300 tak jest, mówisz? Nie, akurat jeżeli o FI-kę chodzi, Wilku, to ja nie widziałem... Nie widziałem żadnego problemu w zasadzie. Okej, to nam siadło od razu. Czekajcie, skoro tu trzeba poklikać, to ja może... Dobra. Chociaż nie, nie wiem, czy mi się to pozapisuje, wiecie? No właśnie, ten trzeci mi się nie zapisał. Cianko młody, witam. Nie robię screenów? A, no okej, rozumiem. Jezu, no tu największy problem jest z wojownikami, z tego co widzę. Musi naprawdę siąść. Dobra. I musimy co chwilę zapisywać. No okej, to pierwsza postać, z którą mamy, na której mamy problemy z tym lochem. Zabójca na M1, 322 level, co ciekawe. Jakiś, nie wiem, jakiś dziwny balans jest tego lochu. Z jakiej racji 400 level może zrobić to od strzała, nie wiem. Taki 300 ma problemy. Sianko Goldfish, witam. Sianko Adamek Sonic, witam. Chociaż cię, chyba cię już witałem. Co ty piszesz, Urbanek? Jezus Maria. Cześć, Starlight, witam. Słabe runy? To też może być w sumie powód, no. Bo ja tutaj runek nie mam faktycznie za dobrych. Dawno się nie przebierałem. To jest fakt, dobra. Maguś pada z bomby, też. No tu mu... Mówię, największy problem jest z wojownikami. Ja teraz na 60 levelu na EU15 od strzała popadały. No my zaraz idziemy na EU15. W sumie na EU15 mi tutaj najbardziej zależy, jak mam być szczery. Ale no wypadałoby to wszędzie zrobić mimo wszystko. Gratulacje, Dawski. No może i masz rację, Foduk. Jak jest z kibelkiem, jaka szansa na epika zależy od aury? Wiesz co? Od którejś tam aury chyba była stała szansa na epika. Czyli bodajże, nie wiem. Nie, od 20 aury albo od 19 chyba jest jakby epik gwarantowany. Dobrze pamiętam? Poprawcie mnie na czacie, jeżeli się mylę. Dobra, teraz znowu woj. I znowu błyskawice. Ale okej, ten nam padł szybko. Od 19, ale na 20 jest pet. Okej, no tak, może tak być. Tak, faktycznie. Czyli od, powiedzmy, na 20 masz pupila i potem od 21 już gwarantowany epic. A nie wspominali, że teraz ma być 20 poziomów tego lochu? Nie. Chodziło po prostu o to, że teraz są zmienieni przeciwnicy. Że w tamtej edycji lochu na kółkach byli inni przeciwnicy, aniżeli w tej. Rozumiesz, o co chodzi? Ale pozostaje 10. Dobra, mag nam raczej łatwo padnie, dokładnie. Podejrzewam, że są takie Foduk osoby. Ale ładnie, ładnie. A na jakim ty serwerze grasz, przypomnij? Na EU9 chyba, tak? Czy EU11? Nie, na EU11 chyba. Kurde, no padnij, proszę. EU11. No to jakby tam było więcej takich, wiecie, powiedzmy osób, które bardzo tryhardują, to by pewnie robili jakieś listy, sprawdzali, kto ma jaką aurę, to, tamto. Ale no raczej takich tryhardów na EU11 za bardzo nie ma. Jaka jest największa aura? Aura 66. Jezu, jakie tu są ciężary, masakra. Zouzi naprawdę na EU11 nie dostał bana? Kurde, to ja w szoku jestem w takim razie.
Dobra, i teraz tak, ostatni nam chyba został, tak? 10 na 10 i to jest wojownik. To możemy rozmontować i z tym będą problemy. Czemu nie mogę tego teraz zrobić? Halo? Ej, no o co chodzi? No nie mogę, no jak ta gra nas stopuje. Dobra, wrócę tu zaraz, idziemy na EU15. Może się... naprawi. Dobra, 210 level. 210 level, specjalnie dobity dzisiaj przed. I lecimy. A schizu jaką ma aurę IRL? Od wczoraj całkiem sympatyczną. Aha, widzę, że z tym pierwszym też jakieś problemy są. Dobra, siedzi. Nie no, nie mówcie, że my tu też się będziemy tak męczyć. Chyba, że po prostu pech. Może zagraj w kostki, jakiś epik wymień? Ale ja tu mam świeże epiki, bo ja dopiero co klikałem lochy na tym levelu. W sensie wymieniałem itemy na jakimś 207 albo coś takiego. Po prostu druid na wojowników jest słaby, no właśnie. Tutaj kolejny pada z buta. Ja już to zauważyłem nie raz, że naprawdę ten druid na wojowników strasznie sobie radzi. Bardzo jest taki no dziwny. Dziwnie słaby, może tak. No, tutaj zwiadek padł od buta. Beka jak druida rozjedzie ten loch? Nie rozjedzie, nie rozjedzie. Trochę pech mi wszystko za pierwszym spadło, no mi na innych kontach też. Jezu, my dostajemy 1,5 miliona expa z tego lochu. To są takie niskie wartości. Takie śmieszne. Ale no, zawsze to jakiś expik do przodu. A ty padniesz czy nie padniesz? Dobra, dziękuję. Widzicie jak, ile my musimy na woja tego przeznaczyć grzybów? Do you see that, man? To są takie wartości, że ja bym na to grzyba nie palił. Każdy jak się liczy. Nie ma opcji, żeby nie palić. Zwłaszcza na EU15. Na 570 300 milionów chyba ci chodziło Starlight. 300 milionów expa za wszystko. To tak, no tak. No mówię, po levelu 393... W ogóle nekromanta w rozsypce. Za każdego przeciwnika masz 30 milionów expa, łącznie 300 milionów. Czyli tyle to, co jeden taki, powiedzmy, lepszy loszek. Dobra. Pokaż tą walkę, co? Pojedynek psów tam był? Ej, w sumie bez kitu. Nie zwróciłem uwagi na to. Widzę, rozjechaliśmy go. S? Zobacz to jaki... A nie, bo to jest mag. A, nieważne. Dawaj dalej, zwiadowca. Okej. W teorii wiecie, można by to by było klikać za darmówki, ewentualnie jeszcze się poprzebierać i w niedzielę ten noszek dokończyć, ale chcę, żeby ten odcinek był kompletny, bo bardzo dużo dostawałem pytań, o co chodzi z lochem na kółkach. Nie dziwię się, bo nie nagrałem na ten temat, bo mnie nie było, jak była ostatnia edycja, co już powiedziałem. Także nie dziwię się, że tyle osób nie miało żadnego filmu z tego na YouTubie i musiało, wiecie, zgadywać, o co z tym chodzi. Dobra, kolejny woj, niestety. Kolejny wojek, dawaj, dawaj. Lepszy właściciel i lepszy pies wygrał? No pewnie, że tak. To nie podlega żadnej wątpliwości. No proszę cię. Który to jest? Siódmy. I potem jeszcze z dziesiątym będą problemy. Problemy Najmana. Według mnie słabo, że event specjalny daje ci mniej niż level z kalendarza. Legendarny Lohich Elevator mocno boostuje, a to nie. Matix, ale no... Na wyższym levelu ty ten loch kładziesz za tak naprawdę 9 grzybów. Albo nawet za darmo. Jak nie chcesz wydać grzybów i klikasz co godzinę. Ej, no nie mówcie, że ja no to będę musiał palić setki grzybów, bo nie wytrzymam zaraz. Proszę cię, no padnij. (Grym)
Nie no, to są autentycznie jaja. Matix, ale na wyższym levelu, a nie na 200. Zobacz procenty. Na ten loszek nie ma procentów na SF Toolsie chyba. Ej, no serio, ja go chyba nie pokonam. Dobra, czekajcie, wrócimy na zabójcę. Tu musimy tego, tą dychę skończyć. O, pięknie. No i okej, na zabójcy ciężary, ale nam poszło. Poszedł cały loszek. Nie wiem, nie wiem, czy jest sens aż tak to dociskać, czy nie lepiej się faktycznie przebrać w niedzielę i w niedzielę skończyć ten loszek na kółkach. Żeby tu też tak głupio grzybów nie przepalać. Bo tu naprawdę wojownicy to są ciężary. Dobra. Spróbuj. A co mi w ogóle za chem poleciał? Jeszcze. O, plus 30. Pancerza trochę tracę, ale możemy podmienić. Why not? Pyk. Kurda, może bym spróbował jakiegoś gema lepszego dostać. Widzowie. Bo ja i tak gemiki muszę tutaj pozmieniać. Nie zmieniałem w ogóle. No to niezły gem, dzięki. Bo ja gemy mam ciągle praktycznie z pierwszej kopalni wszystkie. No nie mogę! Teraz będzie ten etap, gdzie klucze mi same lecą. Nie mogę, autentycznie nie mogę, przysięgam. Nie, no to są żarty! To są żarty po prostu, co się tutaj dzieje. Przypominam, że to kosztuje 50 grzyba. Czy masz grala? Mam grala. Dobra, gem na siłę. Gem na intę, mały. 270. Jakiś taki najsłabszy sobie weźmiemy, podmienimy. Niech będzie ten. Jakiś duży na intę do broni, proszę. No mały na intę kolejny, trudno. Ale buścik. Z ręka to poleci na pachoły. Duże szczęście. Z ręka. Duża inta, mamy to, mamy to, dobra. Więcej nie kopę, bo szkoda grzyba. Teraz tak, Kunegundzie tu można wrzucić jakieś tam. To jej można w sumie wrzucić, why not. I nie wiem, Barbar ma jakieś te? Ma. Dobra, to jemu też wrzucimy. Sianko Zarzycki, witam. Dobra, i teraz spróbujmy to jeszcze przeklikać. Może dzięki tej dużej incie się uda. Oby. 500 grzyba na klucze bez kitu. Jakbyś chciał te klucze, to by nie dropiło? Tak, dokładnie. Siemanko, Cyngiel, witam serdecznie. No skoro ci brakuje potek i wróciłeś, to dawaj tutaj Primika, bo widzę, że masz ikonkę i my kumple będziemy. Tak, Urbanek, teraz kopalnia na 10 lecisz. Jak ty możesz napisać fu, czy ty pijesz kwaśne jabłko? Kwaśne jabłko to jest chyba najlepszy dzik, jaki powstał. Zaraz obok winogronowego. A ty mi piszesz fu, człowieku. Zimne, kwaśne jabłko jest przepyszne. Co prawda mi się przepił ostatnio, bo niemalże non stop go piłem. Ale no mimo wszystko jest przepyszne. Dobra, powiedzmy jeszcze 100 grzybów na niego. Cyngiel, klikasz subskrybuj i tam będziesz miał subskrybuj przy pomocy Prima. To nie przez to, że druid jest słaby, przez to też. 100 grzybów i dokończymy ten loch w niedzielę, jak będziemy się tu przebierać i tak dalej, bo... No na początku po wymianie tych gemów jakieś próby były obiecujące, ale tu widzę, że jest... O, dobra, nieważne, nieważne, cofam. Proszę, skończmy to chociaż, żeby na coś były te wydane grzyby. Ja tu wydałem 1000 grzybów tego, praktycznie na nic. Tylko na jeden duży gem na intę. Przecież to mi aż serduszko boli. Dobra, git. Lecimy dalej. Maguś dokładnie, raczej pada z bomby. Czemu Urbanek? Ty Urbanek w ogóle jesteś trzeźwy?
Jezu, ja uwielbiam streamy piątkowe, bo tu przychodzi tyle osób, które albo są zjarani, albo są pijani. Piszą jakieś losowe rzeczy na czacie, a ja tak siedzę i nie wiem w ogóle o co chodzi. Coś niesamowitego. Dobra, zwiadowca też nam raczej padnie w miarę szybko. Cyngiel, ja mam streama praktycznie codziennie. Ja streamuję niemalże codziennie, więc jak nie dzisiaj, to jutro, spokojnie. Nie bój żaby. Nie no, nie mówcie, że my nawet na zwiadowcy staniemy, no. Czy to są jajca? Sianko Koksu, witam serdecznie. Mam pytanie o legendarne itemy. Czy można zmienić sobie na przykład wygląd broni i wrzucić... Dobra, siedzi. I wrzucić... do WC, żeby się zmienił przedmiot na inny legendarny, na przykład innej profesji i w ten sposób dobijać sobie procenty na legendarne gemy? Tak, Saja, ale działa to tylko z bronią. Wszystko działa dokładnie tak, jak napisałeś, ale tylko brońki możesz w ten sposób zdobywać. To jest na 10 grzybów? No na tym levelu niestety nie. Na tym levelu na troszkę więcej. Dobra, 9 pokonaliśmy. O dziwo, ze zwiadowcą się bardzo męczyliśmy. Ile expa w ogóle, nie no. Ja tyle grzybów wydaję na takie wartości expa. Jestem głupi jak coś. Nawet mi nie musicie tego pisać w komentarzach. Nie jestem zbyt mądry. Ale teraz, teraz mamy człowieku wojownika 10. I z nim będą ciężary, nie? Z nim będą ciężary. Jego to już chyba naprawdę przetrzymam do niedzieli. Nie kradnijcie rodzicom alkoholu, widzowie. Nie ma sensu. Miałem to samo, ale padł? No ja nie wiem, co tutaj, kurde. Autentycznie, no... jest ciężko. Jest ciężko, zwłaszcza, że to jest wojownik, a druid na wojowników to jest jeszcze ciężej, nie? Dobra, 100 grzybów na niego wydamy. W sensie do 1700 nam zostaje. I już więcej nie klikam, bo to się mija z celem, autentycznie. Czy ukradłem rodzicom alkohol za dzieciaka kiedyś? Nie. Nigdy w życiu. Raz tylko ojcu wypiłem 3/4 piwa, bo co chwilę podchodziłem i tak brałem po łyku, on był zajęty, a miał tam piwo gdzieś zostawione, odłożone, jak coś robił sobie na podwórku i mu praktycznie całe wypiłem. A był z takim kolegą i się pytał tego kolegi: Piotrek, to ty mi piwo wypiłeś? A ja tam stoję i się śmieję. No, ale to byłem, to takie wiesz, nie byłem nawet świadomy, tak szczerze mówiąc. Tak, to było za dzieciaka, no. Dobra, nie siedzi, trudno. Czyli na druidzie na razie zostawiamy tego bossa. Ja się tu jeszcze poprzebieram, jeszcze tu coś pociśniemy i tak dalej. W niedzielę na streamku, myślę. I ewentualnie wtedy sobie ten loch na kółkach zamkniemy. Brakuje nam... no, powiedzmy... no, ostatniego przeciwnika, nie? Do pokonania. Tyle, tyle jeżeli chodzi o loszek na kółkach. Wy oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłać mi screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Żegnam się również, dzięki pięknie i nara.